całym kraju miliony Polaków stanęły w obronie świętego Jana Pawła II. I Platforma Obywatelska z PSL-em widzą to. I chyłkiem próbują wycofywać się z tych obrzydliwych ataków rozpoczętych przez szczujnię z TVN-u. Tylko zawsze prawdziwa twarz danej partii, formacji wychodzi z partyjnych dołów. I widzimy wprost. Działacz Platformy Obywatelskiej Dariusz Szczotkowski mówi o tym, że pomniki świętego Jana Pawła II należy burzyć. Czy Donald Tusk z tych słów się wycofał? Czy Donald Tusk te słowa potępił? Czy zawiesił tego człowieka w Platformie Obywatelskiej? Nie. Mamy starcie cywilizacji. I dzisiaj tak naprawdę hordami barbarzyńców, którzy próbują deptać wszystko, co polskie, wszystko, co ma związek z Kościołem katolickim, to jest dzisiejsza opozycja.